Spotykamy się dziś pod kamieniem Dmowskiego, żeby uświęcić 153. urodziny Romana Dmowskiego. Jesteśmy tutaj, by przypomnieć Wam o tej znakomitej postaci, o tym znakomitym polityku Polski przedwojennej. Wojtku, idę. A ja wracam na tę kamerę. Kamraci, szanowni Państwo, książka napisana w 1903 roku przez Romana Dmowskiego. W 1903 roku. Szanowni Państwo, nic się nie zdeaktualizowało. Nic. O, nomenklatura może jest trochę inna. On pisze o Rusinach. My już dzisiaj nie używamy słowa Rusin. Mamy Ukraińców. Jak poczytacie, to się zdziwicie, jak to wszystko dalej trwa. Ja tę książkę przeczytałem po raz pierwszy w 1980 albo w 1978 roku. Przepraszam, że tak powiem. Podejrzewam, że niewielu ludzi przeczytało tę książkę. Od tego trzeba zacząć, bo kiedyś powiedziałem, że Roman Dmowski to nie jest tak atrakcyjna postać wizualnie jak marszałek Piłsudski. Nie chodził w mundurze, nie miał dystynkcji generalskich, oficerskich. Nie walczył z bronią w ręku. Natomiast, proszę Państwa, to dzięki inteligencji Dmowskiego Polska pierwszą wojnę zakończyła wśród zwycięzców. I to takich zwycięzców, proszę Państwa, na Kongresie Wersalskim. Naprawdę byliśmy zwycięzcami. To jest twórca naszej niepodległości. Zostawił spuściznę literacką wybitną. Dmowski to nie jest ten, kto głaszcze Polaków i mówi cacy, cacy, jacy to jesteśmy piękni, jacy wspaniali, sprawiedliwi. Nie, nie, nie. Tu jest wiele gorzkich słów. Krytyki. Ale nie krytyki, która ma nas zniszczyć, osłabić. Nie, nie. To jest krytyka twórcza, która nas podnosi. Dmowski pisze tutaj o naszym charakterze narodowym. Tak się złożyło, że kiedy Polskę rozebrano na trzy części, to w tych trzech zaborach różnie Polacy się kształtowali. Najtrudniej mieli w zaborze pruskim, bo też Prusacy byli bezwzględni i konsekwentni. Oni z tej swojej bezwzględności i konsekwencji stworzyli potężne państwo, doprowadzili do zjednoczenia Niemiec. I pisze o tym Dmowski, skorzystaliśmy na tym. Skorzystaliśmy na tym, że musieliśmy się mobilizować. Prusak to wróg. Prusak to wróg. Ja już pominę takie sprawy jak Drzymała i jego wóz, dowód inteligencji i przebiegłości polskiej, ale znalazłem tu zdanie, do którego dojrzałem niedawno. Pisze Dmowski, że najbardziej dzielnym, najbardziej owocnym narodem, który najdoskonalej potrafi pilnować swojego interesu narodowego, zgadnijcie, jaki naród ma na myśli. Naprawdę, jak Wam powiem, to się wszyscy zdziwią. Tu na 51. stronie różne wydania są. Tu jest napisane. Dmowski uważa, że z całego morza narodów europejskich najbardziej skutecznym, najbardziej logicznym, konsekwentnym i najzdolniejszym narodem, który pilnuje swój interes narodowy, są Czesi. Czesi, koledzy. W 903 roku to pisze. Czesi mieli najtrudniej. Niemcy się z nimi nie pieścili. A doprowadzili właściwie do tego, że tuż przed wybuchem I wojny światowej miała powstać cesarstwo austro-węgiersko-czeskie. Czesi, prawda? Jaki my mamy stosunek do Czechów? Pisze Dmowski. Ponieważ mieli bardzo trudno. Musieli się przebijać przez tę skorupę niemieckości. To jest dla nas kierunek, proszę Państwa. Pisze Dmowski również o naszej bierności, o naszym lenistwie. Pisze o Rusinach, którzy przeniesiemy w dzisiejsze czasy. Ukraińcy dostają od nas wszystko w prezencie. Do tego stopnia, że internauta napisał, że w Szydłowcu firma amerykańska zatrudnia Ukraińców i Polaków. Ukraińcy dostają w systemie czterobrygadowym
2300 na rękę, 2300 na rękę, a Polacy 2000. Dzisiaj doniósł internauta. Co mamy z tym zrobić? Przestrzega przed tym Dmowski w 1903 roku, że to prezentowanie Rusinom, czyli Ukraińcom, doprowadzi, że będą coraz bardziej rozwydrzeni i coraz bardziej będą roszczeniowi. On nawołuje do tego, żeby ich spolszczyć, a jeśli się nie będą chcieli spolszczyć, to won, niech budują własne państwo. Wpuszczamy raka i o tym raku też pisze Dmowski. O tej naszej zgubnej tolerancji, o tej źle pojmowanej, o tym źle pojmowanym chrześcijaństwie. Czytajcie Dmowskiego, nie bójcie się. Tak nam sprali mózgi, że Dmowski to jest już diabeł wcielony, bo jest nietolerancyjny. Ta tolerancja nam wyszła bokiem. Bokiem, jak złamane żebro. Same straty, same straty. Wiecie, gdzie widzę tę tolerancję? Gdzie widzę tę nowoczesność? Jest tytuł Myśli nowoczesnego Polaka, ale Dmowski myślał inaczej o słowie nowoczesność. Dzisiaj słowo nowoczesność kojarzy się z sodomią. Wiecie, gdzie to widzę w Warszawie? Na Placu Zbawiciela. Jak tam przejdziecie, to siedzi tam nowoczesna hołota o spranych mózgach. Tam stała tęcza. Pamiętacie? Tęcza tam stała. Na tym Placu Zbawiciela. Jojo. I ta hołota, ci nowocześni w cudzysłowie Polacy o spranych mózgach byli w Woodstock. I wiecie, szanowni kamraci, na czym polega ironia? W tym prawdziwym Woodstock, jak się to całe hipisiorstwo zebrało, tam się pieprzyć, chlać i słuchać tej muzyki, lunął deszcz i zrobiło się błoto. I oni się w tym błocie taplali. Ale to był przypadek. Deszczu nikt nie zamawiał. W naszym Woodstock robi się specjalnie świńskie bajoro i pod kamerami pokazuje się, do jakiego stanu została sprowadzona młodzież polska. Jak ostatnie wieprze. Dziewczęta i chłopcy. To jest kręcone. Z tego się śmieje cały świat. My aranżujemy gówno sadzawkę, żeby pokazać, jak gówno młodzież świni się tam. To, że się pijany facet świni, to jeszcze pół biedy. Facetowi dużo wolno. Upaść mu wolno na mordę w kałuże i pić te kałuże, to jest jeszcze facet. Ale dziewczęta? Jak ostatnie kurwy wymazane w błocie. Dziewczęta, matki przyszłych Polaków. Gdzie są wasi rodzice? Zobaczcie, do czego doprowadzono. Jacy oni się chełpią. Pijane półdziwki zdejmują staniki i pokazują całemu światu. I oglądają wrogowie i mówią: świetnie, świetnie, świetnie. Oto bydło polskie nurzane w gówno błocie. A co na scenie? A na scenie funkcjonariusze i wróg. I przyszły prezydent Polski, pan Biedroń. Tak, kochani, nie zdziwcie się, jak się okaże, że pan Biedroń, którego wykreowano na prezydenta Słupska i, jak wieści mówią, nigdy w historii Słupska nie było tak znakomitego prezydenta. On będzie przygotowany i ta gówno młodzież, ta błotna młodzież, która tam jak świnie ryje i chłepcze, naszczy, nasra tam i chłepczą sobie wzajemnie to wszystko razem, oni go wybiorą, bo mają tak zryte mózgi. Wybiorą go na złość. Wszyscy go wybiorą, całe lewactwo go wybierze. Bo będziemy musieli światu pokazać, jacy jesteśmy nowocześni, jacy jesteśmy tolerancyjni. Problem z Biedroniem jest taki, że on jest medialny. On ma twarz aniołka. No trochę podstarzały aniołek, ale aniołek. Bardzo sprawny polityk. On jest, ma przyjemny głos, ładnie mówi. Tak. Zdziwicie się i wtedy będzie larum. Wtedy będzie larum, że oto Biedroń nastał nam na prezydenta. I ta gówno młodzież z tego błota powie: co my wam pokażemy? A za nim te nowoczesne, te razem i te całe inne. Jak się obronić? Wiecie, to jest zaraza.
To jest zaraza. Pisze o tym Dmowski. Zaraza tolerancji, bierności. Pisze, że my mamy naturę baby. Polacy mają naturę baby. Przy czym nie chcę obrażać kobiet. Baba wcale nie musi być żeńskiej płci. Baba to jest stan umysłu. Przypomina to taki worek z gównem. Taki trzęsący się. Pisze o tym Dmowski. Machamy na wszystko ręką. Pozwoliliśmy się rozpasać mniejszościom narodowym, które nas zniszczyły. A teraz pozwalamy psuć naszą młodzież. Nikt nie ma nic do zaoferowania tej młodzieży lepszego, jak chlanie, dupcenie i wycie mordy do księżyca i do zespołów o podejrzanej wartości artystycznej. I tam na tej scenie był i Biedroń, jak również inni politycy. Raz się obudził jeden człowiek, który dał w papę... Jak się ten dziennikarz nazywał, który w papę zebrał... z liścia zebrał w papę na Woodstock? Nie powiem. Też zapomniałem. No nie, funkcjonariusz lewactwa. Kochani, jak stracimy państwo, to jak w tym wierszu Mickiewicza, szlachetne zdrowie, ten się dowie jako smaku... Nie, to przepraszam, Kochanowskiego. Jak się zepsujesz? Jak reagować? Ja nie namawiam nikogo do krucjat różańcowych, do leżenia krzyżem w kościołach. Nie, nie. Ja namawiam do wyprostowania się, do uświadomienia się, co jest nasze, a co się nam należy, a co nam zabrano. Przerażony byłem, oglądając zdjęcia z Woodstock. Nie wiem, ile tam było ludzi. Przerażony jestem przyzwoleniu na to. Ale obserwuję to od ładnych paru lat. To jest, jak napisał Mickiewicz, to są zapusty, to maszkarada, zapustna swawola, po której przyjdzie wielki post niewola. Bo funkcjonariusze świetnie sobie dadzą radę. Polacy z zaboru pruskiego, Dmowski się nie może ich nachwalić. Ich konsekwencja, ich przedsiębiorczość, ich twardość, ich racjonalność. Powstanie wielkopolskie to zwycięskie powstanie. Nagrywaliśmy z Damianem film na Powązkach. Czy Dmowski może być atrakcyjny dla współczesnych Polaków? No, jak zrobimy modę na Dmowskiego, to tak. Jak zrobimy modę na Dmowskiego, to tak. Jak zrobić modę na Dmowskiego? No, zrobić film o Dmowskim. Obsadzić znakomitego aktora. Dla Polaków najlepiej, żeby to był aktor zagraniczny. Tak, bo to, jak to było mówione, papuga narodów. Małpujemy, naśladujemy. Wbito nam do głowy gwóźdź wstydu. O tym pisze Dmowski. Z tego chce nas wyleczyć. 153 lata temu przyszedł na świat człowiek. Dar od opatrzności Bożej. Zostawił literaturę. Kamracie, kamratko, przeczytałaś to? Przeczytałaś myśli nowoczesnego Polaka? Tylko mi nie mów, kolego i koleżanko, że nie będziesz tego czytać, bo to faszysta. Wiesz, gdzie byli faszyści? W Woodstock! Na scenie siedzieli! W Kościerzynie, tak się nazywa ta miejscowość? Kostrzyn! Popatrzcie, jaka piękna nazwa! Kostrzyn! Dzięki! Kostrzyn! Nie jakiś Woodstock! Tylko Kostrzyn! Nie, nie! Musi się nazywać Woodstock! Tam byli faszyści! Tam są faszyści! Narzucają nam chorobę, zgniliznę, zepsucie, upodlenie. Przecież popatrzcie na to oczami cudzoziemca. Cudzoziemiec weźmie zdjęcie i co zobaczy? Młodych Polaków, obsranych, obszczanych, w błocie, w gównie, taplających się. Brzydkich. Gdzie wasza duma narodowa? Nie macie jej, a wiecie dlaczego? Bo jesteście niewolnikami. Niewolnik zeżre własne odchody, żeby się panu przypodobać. Spotykamy się tu, pod tym świętym kamieniem, żeby uczcić Wigilię urodzin wielkiego Polaka.
nauczyciela, wielkiego oboźnego, wielkiego gromiciela, przewodnika. Bez jego działalności, bez Ligi Narodowej, Polska by nie powstała. Przypominam, to on w Wersalu, czterogodzinne przemówienie w kilku językach, do wszystkich. Jego inicjatywa, armia Hallera, błękitna, bez której nie obronilibyśmy się w 20 roku. Nie obronilibyśmy się. Ja nie chcę, nie mogę sobie pozwolić krzyczeć bijmy na alarm, ale piętnujmy zarazę. Róbmy, jak to się mówiło, Marcin, uciekło mi słowo. Zarazę się poddawało, uciekło mi słowo. Kwarantannie. Kwarantannie. O, Marcin intelektualista zna takie słowa, kwarantanna. Tak, ja bym tych ludzi z tego Woodstock nie wypuścił do domów. Ile tam będzie żółtaczek, ile tam będzie pasożytów przekazanych sobie z tego błota. Plac Zbawiciela w Warszawie, przejedźcie się, zobaczycie te kaprawe oczka, tę masę tych cwaniaczków, którzy mają, ścieka z nich pogarda do wszystkiego, co polskie. Oni by, żeby przypodobać się tej nowoczesnej Europie i temu nowoczesnemu światu, temu światu pięknemu, dobremu, postępowemu, oni by sobie kończynę dali oderżnąć, żeby być modnym. Tylko trzeba by było ich dobrze zindoktrynować. Po co ci kawałek prawej nogi od kolana w dół? To jest niemodne. I wierzcie mi, że tam na Placu Zbawiciela by siedziała ta hołota bez prawej nogi do kolana. To jest taki stan umysłu. To jest taki stan umysłu. A jak dojdziemy do władzy, to postawimy na Placu Zbawiciela Zbawiciela. Będzie miał 20 metrów wysokości i rozłożone ręce. Zaboli. Zaboli. Polacy, jeśli gdzieś jesteście, scalajmy się. W najmniejszej miejscowości. Scalajmy się. Stawiajmy pomniki, gdzie władza jest w rękach narodowców. Wstawiajmy pomniki po piersia Dmowskiego. Zmieniajmy nazwy placów, ulic na Romana Dmowskiego. Manifestujmy swoją obecność. Nie oddawajmy nawet centymetra. Nie bójmy się potępiać. Nie bójmy się śmiać z idiotów. Nie bójmy się. Oni się nie boją. Są świetnie zorganizowani. Kamery w ruch. Póki internet jest jeszcze miejscem, gdzie możemy publikować. A co to? Tyle dzisiaj kamer, ile telefonów komórkowych. Puszczajcie, nagrywajcie. Każdy ma prawo coś powiedzieć, jak go boli. Nie patrzcie na to, czy to będzie z tego licznik, czy nie. Może będzie lokalny licznik. Tam w danej miejscowości, jakiejś niewielkiej, możecie uzurpować sobie prawo do dyktowania społeczeństwu, co to społeczeństwo ma robić. Żadnej fałszywej tolerancji i żadnej fałszywej wolności. Panie Owsiak, jaki ja jestem szczęśliwy, że pan powiedział rób ta, co chce ta. Panie Owsiak, pan to też mówił do mnie? A pan wie, co ja chcę? Jakbym panu powiedział, co ja chcę, panie Owsiak, to pan by w 3,5 minuty uciekł z Polski, panie Owsiak. No, w 4 minuty, panie Owsiak. Tak? Bo przypomnę, jak to pozwoliliście dziennikarze wyrzucić kolegę dziennikarza, bo zadawał niewygodne pytania na konferencji prasowej panu Owsiakowi. I Owsiak z wysokości swojego biurka powiedział: wol z nim! I przyszli ochraniarze, zabrali i wyrzucili człowieka, dziennikarza. I pozostali dziennikarze siedzieli grzecznie jak syfilitycy. Pan Michalkiewicz nazwał ich zwykłym, śmierdzącym gównem. Tak? Dlatego młodzi Polacy, jeśli trochę wam duma gra i nie godzicie się, bierzcie rzeczywistość w swoje ręce, dyktujcie, piętnujcie, obśmiewajcie kamery, banery, plakaty. Brawo, chłopcy z Lublina! Pozdrawiam was serdecznie. Za plakat groźna sekta w Lublinie działa. Tak jest. Piętnować to!
Żadnej tolerancji! My będziemy dyktować, kto ma prawo tu żyć i w co ma wierzyć! Żadnego islamu! Żadnego banderyzmu! To jest nasza ziemia. Jeśli będziemy tolerancyjni, to nam ją wyjmą!